Kolejny dzień vlogmas, zaczynamy od śniadanka i dzisiaj będzie sałatka z makaronem ryżowym, gołdą, grzankami, orzechami i dressingiem, a do popicia takie mokate latte karmelowe, przywiezione chyba w wakacje z Polski, już dawno miałam je zrobić, ale schowałam do szafy, całkiem o nim zapomniałam, więc dziś jest ten dzień we vlogmasie, kiedy sobie to na śniadanko spożyjemy. Może niekoniecznie wyszło tak jak tutaj na obrazku, dwukolorowe, ale wiem, powinnam powoli wlać i zrobić mniejszej ilości na mniejszą szklankę, ale ja nie lubię kaw takich mocnych, dlatego ja sobie dałam więcej wody. No, dajcie znać, czy kiedyś to piliście. Ja chyba jeszcze nie. Zazwyczaj piję normalną kawę z ekspresu i bez mleka, bo niedobrze na mnie działa. Więc dobra, śniadanko i odzywam się do Was później. Hej kochani, witam Was bardzo cieplutko w 8 dniu vlogmas. Tutaj się już śmieję, bo jest godzina prawie 6 wieczorem i mówiłam, będę miała urlop, będę nagrywać od samego rana. I zobaczcie, jak tutaj zaczynam vloga, pomimo tego, że mam dzisiaj wolne. I okropne włosy, bo byłam właśnie wczoraj u fryzjera i później po fryzjerze nie umyłam, a zawsze wolę umyć po swojemu, bo wiecie, jak mam tych takich tam odżywek ponakładane i to takie suszone na szczotkę, to potem mam takie dziwne, oklapłe firany. I tak, zaczynałam chyba już nagrywać 5 razy i 3 razy zadzwoniły do mnie 3 różne koleżanki, gadałyśmy po godzinie, potem jeszcze kurier, który sobie też ze mną rozmawiał przez domofon, bo po polsku zaczął do mnie po prostu mówić, zapytał się, skąd jestem, bo mamy tak samo nazwisko, ja mówię, że z Pomorza, a on też i może jesteśmy rodziną, ale nie, no chyba nie. Aczkolwiek nie jestem pewna. Śmieszne by było, gdybym tutaj w Niemczech spotkała nagle nieznajomą rodzinę, prawda? Patrzcie, jaka jestem rozczochrana. A, no i przyszedł, bo tak, zamówiłam sobie ostatnio na Facebooku jednej dziewczyny z Berlina dwie rzeczy i przyniósł mi tą paczuszkę. I powiem Wam, że bardzo fajne ubrania i dostałam od niej magnes na lodówkę. Nie wiem, skąd ona wiedziała, że ja właśnie kolekcjonuję magnesy. No, ale jestem mega zadowolona. Wam tutaj szybciutko pokażę. A, to są w ogóle te, które z tego Weihnachtsmarku... Weihnachtsmarku przyniosłam Frankfurt Germany i tutaj Frankfurt am Main. Muszę je dać na lodówkę. I tu jest ta... Aha, w ogóle patrzcie. W końcu znalazłam wczoraj w nocy, wracając od fryzjera. Weszłam do Rewe i dadam, mam w końcu gwiazdę betlejemską. Jeszcze nie wsadzona w osłonkę. Muszę ją właśnie włożyć, podlać, a i kiedyś odpalić ten wieniec. No, a tutaj jest ta paczuszka. Już sobie tutaj zajrzałam. I Wam szybko pokazuję. W ogóle zobaczcie, jakie przepiękne body. A, no i obydwie rzeczy są w rozmiarze S. O, czekajcie, tutaj ładnie rozłożę. I zobaczcie, body się tak przedstawiają. Czekajcie, bo tu się mi coś zawinęło. O, śliczne, prawda? Kurde, ja ostatnio kupuję jakieś same takie ala sylwestrowe ubranie, nie wiem. Jakieś party mi tu chodzi po głowie, czy co? Boskie. I tutaj jeszcze sukieneczka. To też jest S-ka, ale ja Wam powiem, że ona się wydaje jakaś taka duża. Znaczy się, ja wiem, czy duża. Może jednak nie. O! Niech ja tutaj to ładnie rozłożę. I zobaczcie, jak ona wygląda. To jest taka tutaj wąziutka, czarniutka. A tutaj ma takie o cosik. I to też jest eseczka. Tutaj taka koroneczka. Nie, to nie jest koronka. To jest w ogóle... Z tyłu jest koronka. A tutaj normalnie to jest taka dziurka. Muszę to później przymierzyć. O! I tutaj Wam pokazuję z Berlina. A tutaj na czarnym lepiej, może będzie widać. Z Berlina
magnesik na lodówkę, więc tak, 3 nowe magnesy. A, muszę ze zmywarki wyciągnąć te kubki, które wam mam, które wam miałam pokazać z tego Weihnachtsmarktu. Ale zaraz tutaj muszę wyłączyć, bo w ogóle dzisiaj cały dzień sprzątałam sypialnię. I tutaj jak zwykle coś ciężko z tym fokusem. Na łóżku śpi. Szynunia. Szynunia śpi na łóżku. Szynszunka. Hitlerek. Hitlerek śpi jak lord. Przyszłam wyłączyć ten nawilżacz powietrza. I tutaj mam też... Nie, tam jest oczyszczacz, tutaj jest nawilżacz. Nawilżacz muszę też wyłączyć, bo chcę włączyć lampki świąteczne. Cach. Świecą? O, są. Zobaczcie, jak pięknie. No i dzisiaj cały dzień tutaj robiłam takie generalne porządki z myciem okna, całe parapety. Obkleiłam sobie nową tą, nową oklejną parapet, taką marmurkową. Oczywiście tutaj i całego mojego laptopa, drukarkę, wszystkie moje kosmetyki, całą toaletkę posprzątałam. No i trochę właśnie włączyłam ten oczyszczacz powietrza, żeby się oczyściło. Prawda, fajnie jest, nie? Pięknie pani posprzątała. A i w ogóle też poukładałam te moje, zapalę światło, perfumy i miałam wam pokazać moją kolekcję. Oczywiście to nie są wszystkie, bo te, które wiecie, tam z kalendarzy adwentowych, to jeszcze są tam w drugim pokoju w kartonie. A to są takie, które już używałam i tutaj widzicie końcówka Miss Dior. Tutaj jest nowy, ten z Lancome, malutki, taka miniaturka i tutaj dużo, duże, pełnowymiarowe opakowanie. Dwa razy Versace Crystal Noir. Tutaj już też końcówka Black Opium, o, moja ukochana nowa Olympia od Paco Rabanne. Tutaj jeszcze Tommy nieużywany. Tutaj końcówka Yves Saint Laurent Libre. Tutaj jeszcze jakiś Oliver, mam go już bardzo długo. Może go oddam jakiejś siostrze, bo tak. O, Carolina Herrera. Też chyba już dość mało jej zostało. No, czemu nie mogę cię z powrotem tu postawić? Tutaj w ogóle mam jeden i drugi z FM-u. Tutaj ten od Moniki. I co? No to chyba wszystko, to jakaś próbeczka. Tutaj jeszcze jakaś mała Ariana Grande. Tu mam te takie maski, które miałam w... W czym? No, w zamówieniu właśnie z tego. Z Douglasa. Tutaj jeszcze taka miniaturka Mercedes-Benz. Tutaj też Malky Kors Wanderlust. Tutaj ten Olympia od Balsam Olympia, który był tutaj w zestawie. Tutaj mam Rituals. Tutaj z Lancome zestaw do właśnie do tego, a tutaj jest ten Tommy Hilfiger komplet z tym. O, i tak to się prezentuje. Tutaj też sobie powycierałam, odkurzyłam wszystko, więc porządeczek w sypialni zrobiony. I dlatego kotu się tak miło śpi, prawda? Prawda? Miło? Miło. Przestawię jeszcze tylko ten oczyszczacz, żeby tylko jeszcze godzinkę. Nie, na 2 godziny. Jest. A może zmniejszę. Nie, to jest turbo. Czekajcie. 1 i nie 4 godziny, dajmy 2 godzinki. Jeszcze niech się tutaj powietrze czyści. Ale przynajmniej na mniejszych obrotach, żeby tak tutaj nie buczało głośno, prawda? A pan Hitlerek, najpiękniejszy na świecie, niech sobie dalej śpi. Pancia nie przeszkadza. Mojemu maluszkowi. Daj widzom buziaczka.
Hitlerku. Najładniejszy na świecie. Śpi, śpi, nie przeszkadzam ci już. Pa, pa. Ale masz klimacior. Kotuś. O, i jak ładnie teraz wygląda moje okno. O, prawda, że ładnie? Ty, mistrz. Mistrzu pozowania. Mistrzu. Mistrzu, ja idę robić obiad. Idę robić obiad, a ty? A ty śpi. Śpij grzecznie. Śpij. Śpij grzecznie, szynunia. No. Idziemy obiad robić. Usypiasz? 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 Tak. No dobra, to pędzia ci nie przeszkadza. Śpij. Ale ty masz tu fajną krechę. Ale masz tu krechę. Dobra, koniec. Koniec zabaw. Do spania, dzieciaku. I dzisiejszy pomysł na obiad to makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym. Jak widzieliście, bardzo prosto. Tutaj światło tego nie oddaje kolorku, ale jest taki ładny, żółty. Proste. Kurczak w kostkę doprawiony solą, pieprzem. Do tego cebulka, czosnek, wszystko zalane śmietaną. Dorzuciłam trochę suszonego koperku i świeżej natki pietruszki. O! I tak to wszystko wygląda. A, i posypałam jeszcze troszeczkę doprawką, takim wiecie, a la kucharkiem. No. I w zasadzie obiad gotowy. Sosik już na pewno, a makaron do odcedzenia. Dajcie znać, czy kiedyś jedliście i czy chcecie więcej pomysłów na obiad na moim kanale. A ja teraz uciekam nagrywać dla Was kalendarze adwentowe.
kochani, kalendarze otworzone dzisiaj na szybciutko. Mamy kolejną białą kulę do kąpieli. Herbatka numer 8. I dzisiaj to jest Little Dreamer. Mamy tutaj dwie czekoladki z Lidla i z Ikea. Tak tutaj one się przedstawiają. Co tutaj jeszcze? W kalendarzu z Douglasa mamy gąbeczkę z Real Technique do makijażu i drugi kalendarz również, tak jak ostatnio, z Bioderm krem nawilżający do ust. I został nam ostatni kalendarz od Paulinki Bravo. Dzisiaj 8, gorące, ciepłe kąpiele, zanurz się w hawajskim akwenie. Czyli przypuszczam, że tutaj również będzie coś do kąpieli. Szukamy szybciutko 8, 888, gdzie ty jesteś? Tutaj mamy ten duży kwadracik koło szósteczki. Otwieramy. I w środku mamy aromatyzowaną kulę do kąpieli Aloha Hawaii, bogata w olejki z pestek, winogron i awokado. I gdzie my tutaj to otwieramy? To chyba będzie jakaś taka duża, spora kula. Wow, patrzcie jaka wielka. Zaraz Wam pokażę tą drugą do porównania. Zobaczcie. Mała. No dobrze, kalendarze za nami, zostały nam jeszcze drapeczki na dzisiaj, 8 dzień Vlogmas, więc drapki za 8 zł, mamy 5, 7 i 8, no i oczywiście zaczynamy od najtańszej za złotóweczkę i tutaj musimy znaleźć 3 takie same kwoty, aby wygrać tę kwotę. Mamy 5 zł, 10 zł, wow, kolejna dyszka, będzie czy nie będzie dyszka? Druga piątka, dwójeczka, no i myślę, że będzie druga dwójeczka, nie, stuwa. No ale to nie zmienia faktu, że literki kontrolne inne, a wygranej nie ma. Kolejna zdrabka, tym razem za 2 zł. Tutaj szukamy diamentu w królewskiej grze, aby wygrać również przypisaną do niego kwotę. Moneta, worek, garnek, róża, złoto, tron i worek. No i co? Niestety również literki kontrolne inne. Kolejna zdrabka pusta. I ostatnia na dzisiaj, najdroższa za 5 zł. Mamy dużo szczęścia. I tutaj mamy wygrywające liczby, a są nimi 17, 20, 26, oraz 21. Trzynastka niestety pechowa, literki kontrolne MTL, więc dzisiaj niestety zdrabki wygranej nam nie dały. A jak tam u Was, zdrapaliście coś ostatnio? Udało Wam się coś wygrać? Dajcie znać w komentarzu. No i dobra kochani, ja już będę kończyć tego vloga, bo on i tak już jest zdecydowanie za długi. Dzisiaj tyle tutaj materiału dla Was nagrałam, miałam losować kartki, ale to już na pewno w kolejnym filmie, ale to już na 100% rano, jutro wylosuję wszystkie osoby, do których polecą karteczki. I tutaj Wam jeszcze przyszłam pokazać te kubeczki, które właśnie, w których piłam Glühwein, no i zabrałam ze sobą je do domu. Weihnachtsmarkt Frankfurt. Widzicie? 2 mam takie. I tutaj jeszcze 2 takie. Weihnachtsmarkt Frankfurt również. O, tutaj macie wszystko przedstawione. I z tej strony serduszko. I bardzo fajnie, bo widzicie, one mają miarkę 0,2
i 02. No i dobra, kochani, to by było na tyle. Jeśli vlogmas Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, a chcecie być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami, no to zapraszam do subskrypcji. Tak jak mówiłam, wyzwanie do końca roku dobić do 25 tysięcy. Już jest bliziutko. No i oczywiście wszystko w Waszych rękach. A ja tymczasem żegnam się z Wami, z tą tutaj czarną panią. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia już jutro. Buziaki, pa, pa!